Witam serdecznie, znajdujemy się pod Parcewem w województwie podlaskim. Przeprowadzamy tutaj pokaz kombajnem zbożowym Rostelmasz Torum 770. Jest to kombajn rotorowy. Może zaczynając od przodu kombajnu, dostępny jest on z headerami 9 bądź 7 metrów, z możliwością regulacji kąta natarcia do podłoża. Oczywiście listwa tnąca jest to system Schumacher. Mamy także tutaj w przypadku pracy headerem marki Rostelmasz możliwość automatycznego ustawienia pracy nagarniacza w stosunku do prędkości jazdy. Przechodząc do następnego elementu w kombajnie Torum 770, należy wspomnieć o unikatowym systemie rotorowym, w jaki zaopatrzony jest ten kombajn. Mianowicie rotor, obracając się w jedną stronę, ma klepisko, które obraca się przeciwstawnie do kierunku rotora z prędkością 8 obrotów na minutę. Prędkość rotora możemy ustawić od 250 obrotów na minutę. Co nam to daje? Niwelujemy tym tak zwane marte strefy, czyli miejsca, w których może gromadzić się nad rotorem materiał, prowadząc do częstszego zapchania rotora. Oraz dzięki obrotowemu klepisku oczyszczanie tego rotora jest samoczynne, czyli także tutaj nie mamy problemu z zapuchającym się rotorem. Przechodząc do następnego elementu kombajnu Torum 770, należy wspomnieć o silniku. Jak w każdym kombajnie marki Rostelmasz, jest to silnik marki Cummins, w tym wypadku o mocy 520 koni. Zbiornik na ziarno 12 300 litrów, wyposażony jest w kolejną unikatową rzecz, opatentowaną przez firmę Rostelmasz. Są to hydropulsatory. Jest to nic innego jak dodatkowa ściana w zbiorniku na ziarno, która w momencie wyładunku podlega wibracjom. Dzięki temu wysyp mokrego bądź drobnonasiennego materiału jest dużo prostszy. Nie zostaje nam żaden materiał w zbiorniku. Wszystko trafia bezproblemowo do żmijki wysypowej. Przejdźmy teraz może do kabiny Luxury Cup, która wyposażona jest w terminal Advisor 3, który jest terminalem dotykowym, dzięki któremu wszystkie ważne informacje dotyczące pracy kombajnu są w przyjemny sposób wyświetlone dla operatora. Kabina oczywiście wyposażona w klimatyzację, ogrzewanie, fotel operatora ze zintegrowanym podłącznikiem. Kabina jest bardzo przestronna, powierzchnia jej przekracza 4 m². Jest oczywiście także amortyzowana. Na wyposażeniu standardowym Toruma 770 mamy kamerę cofania, sprężarkę powietrza z butlą o pojemności 110 litrów. Dzięki temu prace po zakończeniu koszenia, oczyszczenie kombajnu jest dużo przyjemniejsze i dużo szybsze.